Witam, ponownie szybki filmik ze sklepu. Jakby ktoś jeszcze nie widział mojego frontu, to mój front się zmienił. Już wam pokażę trochę, żebyście widzieli, o co chodzi. Jakby ktoś bardzo chciał do mnie przyjechać, to jest nowy kolor, można się zgubić. Dzisiaj krótki filmik, nie dlatego co... O, tu obraz powiesiłem wczoraj jeszcze, trochę przewieszałem rzeczy, ale chciałem wam pokazać trzewia mojego sklepu, czyli zaplecze z zaplecza. Czyli nie pierdzielnik, tylko inny pierdzielnik. To jest moja kuchnia. Tak zwany aneks kuchenny, ale nie to chciałem wam pokazać. Wczoraj przypadkiem mi się przypomniało, tak wygląda tył mojego sklepu. A tak wygląda pierdzielnik, którego niestety ja tutaj wrzucam swoje palety, bo tutaj mój landlord zrobił sobie wysypisko śmieci. Ale wczoraj to sobie i tak wygląda tył mojego sklepu, zupełnie tył. I to sobie wczoraj uświadomiłem. Uświadomiłem sobie, że to jest jeszcze mój sklep, ta część. A ta część to jest część odjęta według Feng Shui. I ta odjęta część według Feng Shui, ja wiem, możecie ze mnie się śmiać, to jest część odpowiedzialna za pieniądze. Czyli część tego sklepu odpowiedzialna za pieniądze jest odjęta. Więc co ja muszę zrobić, to po pierwsze muszę tu zrobić porządek, a po drugie stwierdziłem, że zrobię tutaj taki mały projekt, który się nazywa zrobię tą ścianę z palet. Tą ścianę tutaj, będzie ładnie widoczna ze sklepu. Ściana będzie z palet i tu zrobię z jednej tej palety drzwi z zamykanie paletowe. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc jeżeli was interesują takie projekty, to takich projektów ja dość dużo wykonuję w domu i w okolicach i w sklepach. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to tą półkę tutaj, co wisi tutaj wysoko, ja ją wykonałem z kawałka dechy znalezionej. Ja ją oczywiście zaimpregnowałem. Proszę, tak jest fajnie. Bardzo mi się podobało wykończenie tej dechy. I tutaj tą całą półkę, czyli tą konstrukcję tutaj na wprost, też ja wykonałem z dech. To jest akurat chyba decha z tego, ze scaffoldingu, a to wszystko są odzyskane deski z różnych skipów z mojego ogródka. Patrz, jakie one są piękne, jest piękne drewno. Ja je tylko wyszlifowałem, potraktowałem je linseed oil, to jest olej lniany. Patrz, jakie są ładne deski. Takie deski po prostu trzeba masę czasu musi spędzić na dworze, żeby taki efekt osiągnąć. Więc takich parę projektów wykonam i niestety nie pokażę wam procesu, jak to wygląda, bo nie potrafię filmować w ten sposób. Pokazałem wam tylko, gdzie to zrobię i pokażę wam na kolejnym filmiku końcowy efekt. Także któraś z tych palet wyląduje w efekcie jako drzwi. Możliwe, że tam będę też rower sobie chował. I możliwe, że jak już to ogrodzę, to wpadę na pomysł, żeby to zrobić wiatę, ale najpierw ściana. Także zapraszam do subskrypcji, pytania, sugestie pod filmikiem. Komentarze też mile widziane. Cześć!